No teraz to już muszę powiedzieć to, co widzę. Jest Częstochowa Raków. Z mojej prawej strony powstaje nowy wiadukt, co jest jak najbardziej pochlebne, ale to, co teraz filmuję, przypomina początki budowy jakiegoś getta. Jednolity mur oddzielający dwa Rakowy. Bo ja powiem, że o, tu jest blok, proszę bardzo. Ja nie neguję, bo może pewnie tak jest. Wiedzą, co robią. Pewnie wiedzą, co robią dokładnie. Trochę dziwnie to brzmi. Nie brzmi, brzmi. Wygląda, brzmi, tak. Wygląda. No ale wygląda to ewidentnie właśnie tak, że mur. Mur po angielsku wygląda, znaczy brzmi troszkę inaczej, co innego znaczy. Mur, więc. Tam akurat koparką coś montują, kolejne właśnie elementy tego ogrodzenia. Mury pną do góry. Tak, jak w tej piosence. To właśnie robią ci budowlańcy. Muszę się troszkę przestawić, bo mi słupek przeszkadza. Dosyć dokładnie muszą się starać, żeby to poukładać. To jest takie trochę jak duże klocki Lego. Ale nie zmienia to faktu, że wygląda to co najmniej podejrzanie. Liczy się końcowy efekt. Według projektu może ładnie, bo teraz część tutaj nad jezdnią będzie obudowana i to jest właśnie ten element. Porównując, można powiedzieć, że będzie jak w akwarium. Według planu powinni to skończyć do końca listopada tego roku. A jakoś się nie zanosi, jak zwykle będzie poślizg. W każdym razie aktualnie tak to wygląda. Wielki plac budowy.